Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kamil Powrózek i jestem kierownikiem sekcji instrumentów smyczkowych pierwszego stopnia. W naszej sekcji nauczyciele uczą gry na instrumentach smyczkowych, do których należą skrzypce, altówka, wiolonczela oraz kontrabas. Instrumenty, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić jakąkolwiek orkiestrę symfoniczną czy też kameralną. Oprócz tego uczymy gry na gitarze, instrumencie bardzo znanym i rozpoznawalnym praktycznie w każdej dziedzinie muzyki. W ramach naszej sekcji uczniowie mogą rozwijać umiejętność gry w zespołach takich jak orkiestra smyczkowa, zespół skrzypcowy, zespół gitarowy oraz inne mniejsze zespoły kameralne. Zachęcam Państwa do obejrzenia prezentacji poszczególnych instrumentów oraz do wysłuchania koncertu, w którym wystąpią uczniowie naszej sekcji. Dobrze, możemy przerwać? Możemy przerwać. Parę rzeczy tu nie wykonali z tego, o którym my prosimy. Zobacz, tego prosimy, prawda? Tak jakby nowe zakończenie było. W końcu smyczka, nowe zakończenie wolnym prowadzeniem. Nazywam się Ludmiła Worobec-Witek i jestem nauczycielem gry na skrzypcach. Chciałam dzisiaj zaprezentować ten oto instrument, który nazywa się skrzypce. Jak on pięknie wygląda, jak dużo osób pracowało przez lata, przez stulecia na to, żeby te skrzypce właśnie tak wyglądały, jak dzisiaj my ich widzimy. Do tego mamy jeszcze smyczuszek, tu mamy cztery struny, a tu mamy końskie włosie naciągnięte na takie drewienko. I teraz chciałabym zaprezentować, co te skrzypce potrafią. Ponieważ każdy instrument, a zwłaszcza skrzypce, które są królową instrumentów, potrafią śpiewać na przykład jak ludzki głos. Zaraz Wam zaprezentuję. Ale też potrafią śpiewać na przykład jak mężczyzna śpiewa, czyli do tego jest stworzona najgrubsza nasza struna. I zaraz pokażę Wam, jak ona brzmi. Ale skrzypce to nie wszystko, co potrafią. One potrafią śpiewać jak dwie osoby naraz. Proszę bardzo. Ale to też nie wszystko. Tu może śpiewać całe trio, a nawet cały kwartet. Posłuchajcie. Albo na przykład. Ale to też jeszcze nie wszystko. Im dłużej gram na tym instrumencie, tym więcej on odkrywa ode mnie tajemnic. Na przykład proszę zobaczyć, jak krowy pięknie mogą te skrzypce zrobić. Prawda? Albo na przykład pogotowie ratunkowe, proszę bardzo. Tak? A na przykład lot czmiela, takiego śmiesznego brzdąga. A też skrzypce potrafią się śmiać. Proszę bardzo. Więc zapraszam wszystkich do świetnej zabawy z takim oto instrumentem, który nazywa się skrzypce i który naprawdę zaskoczy, jak mnie, tak i was. Nazywam się Anna Lęckowska, jestem nauczycielem w klasie altówki. Tak wygląda instrument, na którym uczę. Jest to instrument bardzo podobny do skrzypiec, w taki sam sposób zbudowany. Taka sama jest technika gry i aparat gry, czyli sposób trzymania instrumentu i smycza. Niemniej jednak są pewne różnice pomiędzy tymi instrumentami. Altówka jest zupełnie innym, odrębnym instrumentem. Tutaj mam skrzypce, a tutaj jest altówka. Widać, że altówka jest większa. Altówka brzmi niżej i altowioliści czytają nuty w kluczu altowym. W
kluczy wiolinowym również, ale klucz altowy jest takim podstawowym kluczem notacji muzycznej dla altowiolistów. My w naszej szkole rozpoczynamy naukę gry na tym instrumencie już od najmłodszych klas, od klasy pierwszej. Każdy instrument dopasowany jest do każdego ucznia indywidualnie, dokładnie do wzrostu ucznia, więc są takie malutkie altówki, bo ja tutaj mam akurat taki duży egzemplarz, ale mamy takie malutkie altówki i małe dzieci grają na o wiele mniejszych instrumentach. Altówka należy do grupy instrumentów smyczkowych, jest młodszą siostrą skrzypiec i jest do nich podobna z budowy. Ale to wcale nie jest powód, proszę dzieci i osób dorosłych, żeby mówić, że altówka to skrzypce, które za bardzo wyrosły. Tak bardzo chciałabym usłyszeć słówka, że skrzypce to taka mała, niewyrośnięta altówka. Przednutkę. Te dwie nuty, że ta-ta-ta, ta-ta-ta. Po prostu od samego początku jakby zacznij ten dźwięk. Ten dźwięk od samego początku, od pierwszej przednutki, żeby to zabrzmiało od pierwszej przednutki. Nazywam się Przemysław Wierzba, jestem wiolonczelistą i nauczycielem gry na wiolonczeli w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. To jest właśnie wiolonczela, przez niektórych nazywana dużymi skrzypcami, bo tak zaiste się sprawy mają. Faktycznie wiolonczela jest z tej samej rodziny, z rodziny instrumentów smyczkowych. Gra się na wiolonczeli pocierając smyczkiem po strunach. Wiolonczela zakończona jest nóżką. To na nóżce właśnie opiera się o podłogę i na wiolonczeli gra się zawsze siedząc. W naszej szkole dzieci uczą się mogą się uczyć od najmłodszych lat, no w zasadzie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli w wieku 7 lat już można się zacząć uczyć grać na wiolonczeli. Dostosowuje się rozmiar wiolonczeli do wzrostu dziecka. No i cóż, warto jeszcze wspomnieć o tym instrumencie. Na pewno jest ciekawy ze względu na barwę. Należy do grupy instrumentów tenorowo-basowych, w związku z czym jego brzmienie jest zróżnicowane i można uzyskać dźwięki w niskim rejestrze. Zbliżone wręcz do kontrabasu i w wysokim rejestrze. O, przepraszam. Czasem takie sytuacje też się zdarzają, to jest właśnie niebezpieczeństwo, że nóżka wyskoczy. Tak więc wiolonczela potrafi zagrać i cienkim głosem, i grubym głosem, ale tak powiedziałem, czasem może wyskoczyć nóżkę, ale o to trzeba zadbać wcześniej. Co można jeszcze dodać? No na pewno zachęcam wszystkich do nauki gry na tym instrumencie i zapraszam do swojej klasy i do klasy swoich kolegów nauczycieli gry na wiolonczeli. Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Kielcach już od 30 lat i uczę gry na kontrabasie. Tutaj zresztą widać, to jest właśnie instrument kontrabas, bardzo duży instrument, ale są różnego typu instrumenty. To jest akurat kontrabas 4/4, ale również mamy dla mniejszych uczniów, takich 10, 12, 14-letnich, są kontrabasy po prostu dla nich przygotowane, wspaniałe, małe instrumenty.
Także wybór jest szeroki. Każdy mój uczeń ma wypożyczony instrument do domu. Z tym nie ma najmniejszego problemu, ponieważ szkoła dysponuje. Jest taka możliwość wypożyczenia instrumentu do domu. Jak już nadmieniłem, jest to bardzo piękny instrument. Instrument solistyczny również, ponieważ jest bardzo dużo napisanych koncertów na kontrabas, jak i również sonat, różnych takich miniatur na kontrabas, tak jak na skrzypce, altówkę czy wiolonczelę. Również i na kontrabasie można grać solo, ale nie tylko. Kontrabas jest bardzo często wykorzystywany w jazzie, w zespołach jazzowych, w zespołach kameralnych, jak również nawet w muzyce ludowej, proszę Państwa, jest wykorzystywany w kapelach ludowych i tak dalej. Czyli to świadczy o tym, że nie ma praktycznie zespołów, który nie byłby wykorzystywany właśnie ten instrument. Najlepiej chyba będzie, jak zaprezentuję możliwości tego instrumentu. Jak można grać na kontrabasie? Zagram fragment utworu Józefa Lorenzittiego Mucha i słoń. Zaczynamy od słonia. Prezentacja tego instrumentu, że można grać nie tylko po prostu tutaj w pierwszych pozycjach, ale wykorzystywany jest cały instrument, cały gryf. A teraz chciałem jeszcze pokazać, że nie tylko gramy smyczkiem na kontrabasie, ale również gramy pizzicato. I teraz zagram fragment bluesa. Raz, dwa, trzy. Trzy i. Dobra, to fajnie, bo teraz jeszcze poprawić ten plastek, o, żeby był troszeczkę wyżej. Pokaż, masz pazury. Mikro. Dobra, spróbujemy. Jeszcze raz, dobrze. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Nazywam się Wojciech Lipiński i jestem nauczycielem gitary w Szkole Muzycznej w Kielcach. Gitara to instrument bardzo wyjątkowy. Istnieje wiele jego odmian, ale królem tych wszystkich odmian i gitarą, której dobrze jest zacząć, to właśnie gitara klasyczna. I na takiej gitarze uczymy u nas grać w szkole. Uczymy dzieci już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Gitary mają różny rozmiar. To jest taka mała gitara, na której zaczynają uczyć się właśnie dzieci w pierwszej klasie. A to już jest gitara, na której można grać nawet w drugim stopniu. Wszystkie te instrumenty posiadają pudło rezonansowe, 6 strun nylonowych, to ważne, bo to właśnie wyróżnia gitarę klasyczną. Gitara jest instrumentem bardzo przyjaznym, ponieważ lubi, jak ją się zabiera
w różne miejsca. Można na niej grać w domu, ale można ją też wziąć na wycieczkę. Gdziekolwiek tylko zamarzy wam się na niej zagrać, zawsze ją tam możecie ze sobą zabrać. Mistrzowska gra na gitarze klasycznej wymaga opanowania specyficznego sposobu siedzenia przy tym instrumencie i odpowiedniej pracy rąk, ale dzięki temu właśnie można grać na gitarze na bardzo wiele różnych sposobów. Jestem Marta Wiekiera. Gram polkę Ewy Iwan. Gram na skrzypcach, bo kocham muzykę. Czyli na gitarze. Bardzo podoba mi się nauka w tej szkole. Mam wspaniałych nauczycieli i przyjaciół. Po lekcjach spędzam ciekawie czas na świetlicy szkolnej. Szkoła muzyczna pozwala rozwijać pasje i talenty. To najlepsza szkoła na świecie. A teraz zagram utwór pod tytułem Piosenka Toreador. Jestem Marysia Zębała, gram na altówce, chodzę do drugiej klasy i zagram utwór Gawot Koseka. Thank you.
klasy do trzeciej klasy. Gram na wiolonczeli. Wiolonczela wydobywa piękny dźwięk. Jestem Sylwia, gram na kontrabasie, jestem w klasie 6 średniej. Wybrałam ten instrument, ponieważ jest bardzo interesujący, fajny i daje dużo możliwości, zarówno w grze w orkiestrze, jak i solistycznej, ale także i w jazzie. I zagram dla Was dzisiaj dwie części sonaty Eklesagim. Thank you.
Nazywam się Michalina Cedro. Chodzę do klasy 3 A. Dzisiaj dla Państwa zagram koncert Oskara Lidinga, opus 24, część 3. Cenię moją szkołę za to, że rozwija nasze pasje i talenty. Są tu też wspaniali nauczyciele i miła, przyjazna atmosfera. Się w klasie gitary pani Alicji Kociuby. Zagram dla Państwa utwór Rosaleda. Lubię grać na gitarze, bo ma ładny i przyjemny dźwięk. Cieszę się, że chodzę do szkoły muzycznej, bo jest tu dużo miłych nauczycieli i poznałem wielu kolegów. Thank you.
Mam na imię Pula, gram na skrzypcach. Bardzo mi się podoba ich dźwięk. Zagram dzisiaj dla Was Łosia Patataja. Jestem Zosia Krawiec, kram etiudę Natalii Pakłanowej, kram, bo bardzo lubię muzykę. Nazywam się Izanus. Gram na skrzypcach, ponieważ na jasełkach grali i bardzo mi się spodobało.